Nazywam się Artur Ceroński i doświadczyłem tej łaski. Posłuchaj o łasce, o niezasłużonej przychylności Boga dla ciebie. On cię tak pokochał, że oddał swojego Syna. On powiedział: uwierz w Niego, a będziesz żył. Ja bardzo dużo złego zrobiłem w życiu. Ja zabiłem człowieka. Ja trułem ludzi narkotykami. Ale kiedy zrozumiałem, że On mnie bezwarunkowo kocha, to zrozumiałem, czym jest łaska. Ja chcę, żeby ta łaska ci się śniła po nocach. Cudowna Boża łaska. Jeśli dzisiaj uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, jeżeli wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem, to doświadczysz realności Bożego serca. Bądź człowiekiem, który weźmie to, co jest sensowne. Jezus umarł za twoje grzechy. On wstał z martwych. Nie musisz sobie na nic zasłużyć. Uwierz w prostą Ewangelię. Uwierz w to, że jesteś kochany. I nie mów, że sobie będziesz sam radził. Bo ten, kto mówi, że sobie sam radzi, to tak naprawdę chodzi u diabła na smyczy. U diabła na smyczy. Nie ma ludzi na świecie, którzy od nikogo nie zależą. Ci, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, wybrali najlepszego szefa we wszechświecie. A reszta, która mówi, że sobie sami są panami, służy diabłu. Diabeł to pita pała. Ja kiedyś nabrałem pewnych zasad życiowych. Nie zadaję się z frajerami. I nie powinieneś się zadawać z największym frajerem wszechświata. Jezus to kozak. Jezus to ktoś wielki. Jezus to ten, który dał dowód swojej miłości do ciebie przez to, że zanim się urodziłeś, On umarł za twoje grzechy. On ci przebaczył. Masz przebaczone, ale musisz to przyjąć. Przyjmij łaskę, niezasłużoną przychylność Boga dla ciebie. Nie mów: radzę sobie sam. Bo ilekroć tak mówisz, to diabeł śmieje się prosto w twarz. Nie mów, że dogadasz się z Bogiem. Z Bogiem nie można się dogadać, ale można przyjąć Jego łaskę. Przyjąć Jego łaskę. Niezasłużoną przychylność. W tym kraju opowiadają ci, że musisz przestrzegać przykazań, chodzić do kościoła, bawić się w religijne zajawki. Ale prawdą jest to, że tylko i wyłącznie łaska jest czymś, co jest w stanie doprowadzić twoje życie do sukcesu. Cudowna Boża łaska! Coś, co jest za darmo, ale trzeba w to uwierzyć. Uwierz! Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Każdy normalny człowiek spodziewa się sukcesu. Ja w 2001 roku w więziennej celi w Sztumie uklęknąłem na kolana i powiedziałem: Jezus, ja nie znam Ciebie, ale chcę, żebyś zmienił moje życie. I On zmienił moje życie. I On może zmienić twoje życie. Bez Niego jesteś kompletnym zerem. Nie myśl sobie, że jesteś kimś. Człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. Człowiek bez Boga jest absolutnie bezwartościową postacią. Ale ten Bóg tak ukochał tą bezwartościową postać, że dał jej szansę. Dał ci szansę i to się nazywa łaska. Przyjmij dzisiaj niezasłużoną przychylność Boga dla ciebie. Uwierz w nią i uratuj swoje życie. Jesteśmy Kościołem Mocy. Ludźmi, którzy osobiście poznali Boga. Jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia, jeżeli potrzebujesz czegokolwiek od Boga, potrzebujesz udowodnić sam sobie, że On jest, to wystarczy, że zaczniesz myśleć o tym, co mówię dziś do ciebie. Że zaczniesz myśleć o tym, że może być taka sytuacja, że ten Bóg naprawdę jest. I tak jak ja, zawołaj do niego trochę w ciemno. Powiedz do niego, jeżeli jesteś, to ja chcę ciebie poznać. Ja chcę doświadczyć tej łaski, o której mówi mi ten facet na ulicy. Słowo Boże mówi, że kto szuka, ten znajduje. Jeżeli tylko zechcesz, to sięgniesz po łaskę. Ona jest dla ciebie.